Urszula urodziła się 27 grudnia 1660 roku w Mercatello w zamożnej rodzinie Mancini. Kiedy miała zaledwie 5 lat, umarła jej matka. Sakrament bierzmowania otrzymała w 7 roku życia. 3 lata później została dopuszczona do pierwszej komunii świętej. Pragnąc oddać się Panu Jezusowi całkowicie na służbę, jako żertwa ofiarna za grzechy ludzkie, wbrew woli ojca wstąpiła do zakonu kapucynek w Città di Castello. Przyjęła wówczas imię Weronika. W rok potem połączyła się z zakonem ślubami. W klasztorze przeszła wszystkie stopnie w hierarchii. Od furtianki, kucharki, szatniarki, piekarki, zakrystianki, mistrzyni, nowicjuszek, aż po urząd ksieni. Mistrzynią była przez lat 33, ksienią przez 11 lat. W kontakcie z siostrami była życzliwa, wobec siebie wymagająca i surowa. Weronika wyróżniała się wielką delikatnością sumienia. Lękała się nawet najmniejszej przewiny i każdą opłakiwała hojnymi łzami. Ze swoich ułomności zwierzała się publicznie. Surowa dla siebie była delikatna i zatroskana o siostry, zwłaszcza chore. Umiała rozbudzić tak wielkiego ducha gorliwości, że siostry rywalizowały ze sobą w obserwacji zakonnej. Była surowa i wymagająca w zakresie kultywowania cnoty ubóstwa franciszkańskiego, ale równocześnie była matką dbającą, by siostrom nie brakowało niczego, co konieczne. Cierpiała wiele nie tylko z powodu zadawanych sobie pokut, ale z powodu często nawiedzających ją dolegliwości i chorób. Do tych jednak fizycznych cierpień doszły o wiele boleśniejsze cierpienia duchowe, oskłości, stany opuszczenia i osamotnienia duchowego. Wszystko to Weronika znosiła z heroicznym poddaniem się woli Bożej. Pan Jezus pocieszał ją także darem ekstaz i widzeń nadprzyrodzonych. Spowiednik, nie rozumiejąc jej stanów, poczytywał je za swego rodzaju opętanie szatańskie, symulacje, by uchodzić za świętą. Doszło do tego, że zakazał jej przystępować do Komunii Świętej, a jej sprawę oddał do rozpatrzenia Kongregacji Świętego Oficjum. Na te jawne prześladowania Weronika odpowiadała tylko pokornymi słowami: krzyże i męki są radosnym darem dla mnie z Bożej ręki. Wszystkie te cierpienia ofiarowała za nawrócenie grzeszników, by ich ratować od wiecznego potępienia. W 1694 roku Weronika przeżyła mistyczne zaręczyny i zaślubiny z Chrystusem. Dnia 5 kwietnia 1697 roku w Wielki Piątek otrzymała dar stygmatów. Na jej prośbę po 3 latach stygmaty zanikły, ale cierpienie ran Chrystusa pozostało. W nagrodę za serdeczne nabożeństwo do męki pańskiej miała otrzymać w swoim sercu wyryte znaki tej męki. Po długiej i bardzo bolesnej chorobie Weronika zmarła 9 lipca 1727 roku w 67 roku życia. Do chwały błogosławionych wyniósł ją papież Pius VII w 1802 roku, a do chwały świętych papież Grzegorz XVI w 1839 roku. Z polecenia późniejszych spowiedników Weronika zostawiła cenny dziennik swojego życia, w którym opisuje swoje mistyczne przeżycia. Zachowały się także jej listy i poezje.